Piękne majowe popołudnie, otwieramy sezon na toruńskim torze speedrowerowym i zawsze mieliśmy okazję tutaj rozmawiać przy okazji meczów TSŻ Toruń, toruńskich speedrowerowców z, powiedziałbym, niedzielskim seniorem. Dzisiaj na pewno zmiana na stanowisku eksperta przy naszym stanowisku tutaj na trybunach, na tym kameralnym stadionie. Marcin Niedzielski, czyli Niedzielski Junior. Marcin, witam Cię serdecznie w debiucie. Witam Cię, Przemku, witam Państwa. Proszę Państwa, rodzina Niedzielskich bardzo mocno zaangażowana w budowę speed rowera w Polsce, dlatego że Marcin tutaj jest świeżo upieczonym, tak to można powiedzieć, prezesem Polskiej Federacji Klubów Speed Rowerowych. Marcin, ale nie tylko zmiana na tym najważniejszym w kraju stanowisku w tej dyscyplinie, w Waszej ulubionej, rodzinnej, ale również w klubie troszeczkę zmian. Najważniejsza i na stanowisku prezesa trochę kadrowych. My tutaj musimy też powiedzieć, że jedziemy pierwszy mecz, otwieramy sezon ze Śląskiem Świętochłowice. TSŻ ma 2 punkty, 1 zwycięstwo. Śląsk też ma 1 zwycięstwo w 2 meczach. Na razie jesteśmy po dokładnie 6 wyścigach i mecz jest bardzo wyrównany. Gospodarze prowadzą tylko różnicą 2 punktów, 31 do 29, ale wracam do pytania. Na otwarcie, tak żebyśmy mieli jasność i fundamenty do opowiadania o losach i tym, co się dzieje tutaj na torze. Od razu też dodajmy, że będziemy się zmagać z rallycrossem za plecami, bo przy okazji kolejnej majówki mamy wyścigi samochodów, ale wierzę, że damy sobie radę. W tym wyścigu będziemy mieli powtórkę, w takim razie spokojnie pytanie. Najważniejsze, Marcin, zmiany w toruńskim klubie. Tak, Przemku, tak, poruszyłeś bardzo dużo tematów w jednym stwierdzeniu. Na tą chwilę w toruńskim klubie prezesem nie jest już mój, jak wspomniałeś, tata Krzysztof Niedzielski. Prezesurę przejął Marcin Paradziński, który został wybrany przez innych członków klubu na prezesa. Dodajmy, że Marcin Paradziński jest wieloletnim zawodnikiem klubu i medalistą Mistrzostw Europy, Świata, Mistrzostw Polski, tak więc nie jest to osoba przypadkowa. Nie jest to osoba przypadkowa, jest on 2-krotnym indywidualnym mistrzem Europy. Tutaj raz z Torunia, raz zdobył tytuł w Lesznie. Postanowił zająć się klubem. Mój tata w związku z już jakimś tam określonym wiekiem postanowił się troszeczkę odsunąć na boczny tor. Nie zrezygnował całkowicie ze speedrowera. Dalej jest w zarządzie, dalej działa. Wspomaga Marcina swoją wiedzą i doświadczeniem. No i dodajmy, że TSŻ jest aktualnym drużynowym mistrzem Polski, ale w kadrze toruńskiej drużyny też zaszły zmiany. Wiele nazwisk, czy kilka nazwisk, które do tej pory bardzo mocno kojarzyliśmy z toruńską drużyną, w tym spotkaniu nie zobaczymy. No i tak spoglądając na początek nawet już sezonu speedrowera, 5 drużyn rywalizujących o Mistrzostwo Polski. No i ta tabela jest taka, powiedziałbym, na starcie już bardzo wyrównana. Chyba, czy Twoim zdaniem liga będzie trochę bardziej wyrównana niż w ubiegłym roku, kiedy TSŻ był absolutnym dominantem? Tak, odeszło z Torunia 2 świetnych zawodników, tak? Przemysław Binkowski, który postanowił kontynuować karierę gdzie indziej. Znaczy już jest u schyłku kariery swojej, będzie startował w Mistrzostwach Świata, z tego co wiem, ale już w lidze raczej nie. Bartek Grabowski poszedł do Leszna, tym samym liga mocno się wyrównała, bo liderzy zespół z Ostrowa się rozpadł. Tutaj 2 liderów możemy zobaczyć dzisiaj na torze. Marcin Kołata w tej chwili akurat na ostatnim miejscu, Szymon Kowalczyk. No ci zawodnicy wspomogli zespół Świętosłowic, tak? Ale ci zawodnicy, którzy z klubu z Torunia co podchodzili i z zespołu rozpadającego się Ostrowa, no wspomogli inne kluby, tym samym się liga wyrówna na pewno. Tak więc kolejny wyścig za nami, remis 5 do 5, no i cały czas przewaga 2-punktowa gospodarzy, to będzie 36 do 34, a za chwileczkę kolejny bieg. Może no, tutaj ja spoglądałem akurat na zmieniający się wynik na tablicy. Podsumujmy to, co widzieliśmy przed momentem, punktację tego wyścigu, wyścigu 7. Tak jest, zwyciężył Dawid Bas, który zaatakował Łukasza Marchlewskiego i przebijał się z 3. pozycji, można powiedzieć. Dla niego 4, pierwsze miejsce, 2. miejsce, 3 punkty. Łukasz Marchlewski 2. raz dzisiaj na torze gubi punkty, niestety, dla toruńskiego zespołu. 3. miejsce, Remigiusz Burchardt utrzymał bardzo ładnie Marcina Kołatę. Marcin Kołata 2. raz z rzędu, 1 i 4. miejsce. 36-34 po 7 wyścigach, no i bieg kolejny.
Dodajmy od razu, że to jeszcze raz, no nie wiem, czy nie będziemy mieli polewania toru niebawem, natomiast zawodnicy już ustawieni do wyścigu ósmego, ale tak jak to bywa też w żużlu klasycznym, Marcin, w związku z tym, że TSZ Toruń w ubiegłym roku zdobył drużynowe Mistrzostwo Polski, ale nie tylko z tego względu, fajne imprezy, ważne imprezy na toruńskim torze w tym roku, w tym sezonie. Tak, będą fajne imprezy, zgadza się, ale na razie skupmy się na meczu obecnym i mamy przed nami bieg juniorski, który może okazać się bardzo ważny dla końcowego rezultatu dzisiejszych zawodów. No i w tym wyścigu? W tym wyścigu zobaczymy z pola pierwszego Patryka Bielaczka, z pola drugiego Borysa Wojciechowskiego, z pola trzeciego Marcela Krzykowskiego i na polu czwartym Jakuba Kościecha. To, że punktacja jest troszeczkę inna niż w żużlu klasycznym, to na pewno nasi widzowie, którzy obserwowali wcześniejsze nasze relacje z toru speed rowerowego i kibice speed rowera doskonale się orientują. 4-3-2-1. Zawodnik, który nie kończy biegu, punktów nie otrzymuje, dlatego tutaj ważne, aby właśnie te biegi kończyć w przynajmniej na miejscu czwartym, każdy jeden punkt bardzo ważny, no i bardzo ciasno jak zwykle w wejściu w pierwszy wiraż, tak więc pewnie nieraz jeszcze tutaj powtórka, a może właśnie chwila czasu, za plecami nam się cisza zrobiła, tutaj wywoływałem polewanie toru, ale nie na torze rallycrossowym, a u nas na speed rowerowym, być może za chwilę będzie też tutaj, bo polewaczka za plecami, no ale właśnie. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Toruniu? Powiem panu szczerze, że jeszcze nie zostały one przyznane, dlatego nie jestem pewien. Decyzja odnośnie przyznania indywidualnych Mistrzostw Polski jest w trakcie i czekamy na rezultaty, jakie zadecyduje wspólnie zarząd Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych. Ale fanpage TSZ Toruń na Facebooku z całym kalendarzem już można obserwować bardzo dobrze. Prezentowana rozpiska, zapraszamy jakby co. Tutaj oczywiście zawsze można też przy małej kiełbasce smacznej przy okazji meczu spędzić niedzielne popołudnie, tak więc no widzimy tutaj, jak nam słoneczko przygrzewa na trawce, na kocyku. Bardzo mile, jak zwykle spędzany czas. No a w tym wyścigu będziemy mieli kolejną powtórkę, tak jest. No bardzo wyrównana stawka. Bardzo wyrównana stawka juniorów mamy w tym wyścigu. Tak, no mamy na czwartym polu indywidualnego mistrza Polski juniorów. Przypomnijmy, Jakub Kościecha, nasz toruński zawodnik, w zeszłym roku zdobył ten czempionat, tak? Na pierwszym i trzecim polu z zespołu Śląska Świętochowicetnie są chłopacy też, którzy jeżdżą pierwszy raz na speedrowerze. Mają już wiele imprez za sobą, także tak jak widać, nie odpuszczają do ostatniego metra toru. Dlatego też te powtórki, gdyż jeśli zawodnik z drugiego pola do końca nie domknie zawodnika z pierwszego, ten często bywa tak, że wjeżdża przez środek. Wtedy sędzia jest obligatoryjnie zobowiązany do przerwania biegu. No i powtórzenia go jeszcze raz, zazwyczaj w czteroosobowym składzie, no ale to już jest niuansik dotyczący sędziowania. Sędziowie, jeśli widzą, że zawodnik specjalnie wjeżdża do środka, a nie jest wpychany przez zawodnika zamykającego, potrafi też wykluczyć zawodnika stojącego bliżej krawężnika. No ale tego sędziego, którego obserwujemy w tym spotkaniu, Marcin, przypomnij. Łukasz Bazelak. Łukasz no, wykazuje się za każdym razem naprawdę bardzo skrupulatną dokładnością, profesjonalista w tym fachu. Jest to jeden z najlepszych sędziów w Polsce, nie oszukujmy się. Widać dzisiejsze te zawody też, tak jak mówiłeś, są zawody rallycrossowe z tyłu za nami, dlatego też on zwraca uwagę na to, że hałasy mogą powodować poruszanie się na starcie, dlatego powtarza te biegi w czteroosobowym składzie zazwyczaj. No i tym razem upadek w pierwszym wirażu, niesamowita zaciętość wśród w kadrze zespołu jednego i drugiego, wśród tych najmłodszych zawodników, tak więc teraz będziemy trzymać kciuki, że tutaj zawodnikowi Śląska Świętochłowice nic poważnego się nie stało i powrócimy na tor, gdy zawodnicy ponownie będą pod taśmą.
Poczekaliśmy teraz, Marcin, na faktycznie aż ten bieg nam wystartuje. Rozpoczęło się trzecie okrążenie. Bardzo dobrze dla gospodarzy, bo dwójkę TSŻ Toruń mamy wyraźnie z przodu. Czyli wychodzi na to, że ta przewaga dwupunktowa do tej pory, 36-34, urośnie nam w tym momencie. Będzie zwycięstwo 7-3. Nic nie wygląda na to, żeby na tym ostatnim wirażu cokolwiek mogło się zmienić, tak? Więc doliczam już punkty. To jest 43-37. Tak to będzie dokładnie wyglądało. Zaciętość niesamowita akurat w tym biegu ósmym, no ale za bodaj czwartym czy piątym razem nawet udało nam się ten bieg wystartować. Tak jak ci mówiłem, Przemku, bieg juniorski może mieć odbicie na końcowym wyniku, prawda? Odzwierciedlać może końcowy wynik. Juniorzy nasi, znaczy TSŻ-u, przepraszam, juniorzy pokazali klasę, wygrali 7-3. Niemałym kosztem sił i zdrowia przede wszystkim. I przewaga wzrosła do 6 punktów. Zobaczymy, co teraz zrobi zespół Ostrowa. Może taktyczne rezerwy stosować. Czekamy. Bieg teraz, Bielaczek wygrał poprzedni bieg. Myślę, że nie zostanie zmieniony. Dawid Bas, klasa sama w sobie. 2 czwóreczki. Czekamy na rozstrzygnięcia biegu numer 9. No, skorzystam w takim razie przy okazji właśnie biegu juniorskiego, tego co się wydarzyło i tego, że objąłeś stanowisko prezesa Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych. Jeśli chodzi o politykę juniorów, można porównać do klasycznego żużla. Tutaj czy planujecie jakiekolwiek zmiany, czy jednak obowiązek startu tych młodzieżowców jest tutaj no, rozwojowy dla całej dyscypliny? Jest rozwojowy, nie planujemy zmian. Biegi juniorskie pozostaną tak, jak pozostaną juniorzy. A czy Polska Federacja może wywoływać jakieś naciski na kluby, ale tak naprawdę to klubom powinno zależeć na tym, żeby szkolić, bo za chwilę juniorów może zabraknąć, tym samym może zabraknąć seniorów i sport po prostu staje się coraz bardziej niszowy, ale staramy się go promować jak najbardziej tylko możemy. No więc wracamy na tor, no i na pierwszym torze mieliśmy drgnięcie, chyba na drugim torze. Tak. Ale sędzia moim zdaniem będzie się bał podjąć decyzję, aby wykluczyć kogokolwiek, ze względu, że tego nie robił wcześniej, ze względu na hałasy panujące wokół toru. Nie wiemy, jesteśmy jednak kawałek od startu, nie wiemy, czy tam nie było jakiegoś hałasu, który mógł spowodować drgnięcie zawodnika na drugim polu, dlatego mi się wydaje, że sędzia powtórzy to w 4 i chyba tak będzie, bo już zawodnicy są przygotowani do powtórki tego biegu. A mamy nie byle kogo. Skład tego wyścigu? Marcin Faradziński, indywidualny mistrz Europy sprzed paru lat na polu pierwszym, wicemistrz Europy Dawid Bas na polu drugim, Jarosław Szeps, toruński wychowanek, wieloletni zawodnik na polu trzecim i na polu czwartym Kamil Bielaczek. Popatrzmy, jak ten start będzie wyglądał. No, tym razem zdecydowane dobre wyjście zawodnika Śląska Świętochłowice, ale powtórka, no i od razu wyjaśnijmy szczegóły tej decyzji. Tak, sędzia przerwał bieg ze względu na to, że Marcin Paradziński, jak wskazuje regulamin, powinien jechać w lewo, a po starcie, kiedy został zamknięty przez Dawida Basa, pojechał w prawo, tym samym wybiózł Kamila Bielaczka i sędzia postanowił przerwać ten bieg i teraz upomina najprawdopodobniej Marcina Paradzińskiego, że jeździmy w lewo, a nie w prawo. Ile takich upomnień można mieć za podobne wykroczenie? Nie jest to regulaminowo opisane, lecz sędzia też ma swoją cierpliwość. Pewnie teraz powie Marcinowi, że jeszcze raz zrobisz takie samo zachowanie swoje, powtórzysz, to zostaniesz wykluczony. Czyli tak powiedzmy troszeczkę jak w piłce nożnej, jest faul i faul. Sędzia też ma prawo powiedzmy po 3, po 1, po 2 dać żółtą kartkę albo od razu, w zależności od tego, jakie jest natężenie tego wykroczenia. Tutaj kartki bym porównał raczej do żużla, czyli te kartki jednak są jednak za bardzo nieregulaminowe ataki, tudzież za nieregulaminowe odzywanie się. Wobec tego przy 6-punktowym prowadzeniu TSŻ Toruń 43-37 Marcin Paradziński zawalczył tam mocno barkiem, ale na czele mamy zawodnika Śląska Świętochłowice, no i gospodarze skupią się tutaj na obronie na razie remisu, ale jak to może zostać zakwalifikowane? Czekamy na decyzję sędziego. Nie chciałbym się wtrącać w jego kompetencje, ale widać już Marcin Paradziński wykluczony za zepchnięcie zawodnika w stronę, nie wiem, można powiedzieć słupka startowego, tak? 5 biegów do zakończenia meczu 3. kolejki Mistrzostw Polski w speedrowerze. Otwarcie sezonu w Toruniu, przypominamy, to jest Toruń kontra Śląsk Świętochłowice. Po
tych rozegranych do tej pory wyścigach, 56 do 53, 14 biegów w, powiedzmy, rozgrywce zasadniczej i dwa biegi nominowane, 15 wyścig i 16. No i w tym biegu pod maszyną startową? Marcel Krzykowski na polu pierwszym, na polu drugim Adam Bożejewicz, na polu trzecim Szymon Kowalczyk i na czwartym polu Borys Wojciechowski. Będziemy mieli kolejną powtórkę. Do tej pory przebieg tego spotkania jakby, no tutaj twoim okiem, powiedzmy kibica zwyczajnie, to jest coś takiego oczekiwanego, jeśli chodzi o ten sezon, czy może coś tutaj jest zaskakującego? Okiem kibica, bardzo mi się podobają te zawody, są bardzo wyrównane, bieg za bieg, oko za oko, każdy punkt ważny i może w końcowym rezultacie być bardzo ważny. Okiem kibica TSŻ-u, który wie, co się dzieje w klubie, świetny wynik jak na razie, prowadzenie 3 punktami, przypominam, odszedł mistrz świata, Bartek Grabowski, najlepszy obecnie speedrowerzysta na świecie. Co prawda w Australii zdobył 3. miejsce, ale zresztą w zeszłym roku. Na tą chwilę odszedł on od TSŻ-u, odszedł Przemek Binkowski, który dowoził ważne punkty. Zostali sami toruńscy zawodnicy wspomożeni Remkiem Burchardem. Z Bydgoszczy? Z Żołędowa. Żołędowa. Jak to toruńskie zawiłości potrafią niektórych boleć, a on jest z Żołędowa, bardzo lubi toruński klub i został z nami. Ale teraz bardzo słaby, widzieliśmy start Adama Bożejewicza, dał się zamknąć. Atak Adam przycisnął Szymona Kowalczyka do bandy, tym samym, ależ upadek fatalny Borysa. Najgorsze upadki, jakie mogą być, to właśnie na polach startowych, kiedy ktoś się przewróci. Widzieliśmy, Borys Wojciechowski, uślizgnęło mu się koło, wpadł Szymona Kowalczyka, zahaczył go niespodziewanie od tyłu. Szymon nie wiedział, co się dzieje, uderzył chyba głową o tor i czekamy teraz na decyzję sędziego i medyka zawodów. My to sobie będziemy mogli przeanalizować w powtórce, no ale myślę, że nie jedna osoba tutaj oglądająca naszą relację z meczu speedrowerowego może być zaskoczona, jak zacięte są to zawody, ile serca zawodnicy wkładają w walkę na torze, a myślę, że przy okazji, no co tu dużo mówić, sporej ilości kibiców dookoła tej otoczki. Pojawia nam się też na torze jakby większa obsługa medialna na tym spotkaniu, tak więc zawodnicy, no też widać, że chcą się pokazać. Pewnie, że chcą się pokazać. Toruńscy zawodnicy, tak jak mówiłem, no, skład osłabiony, chcą jak najbardziej pokazać wszystkim, że to, że odszedł mistrz świata czy Przemek Binkowski, nie świadczy o tym, że będą chłopcami do bicia. Chcą pokazać, że potrafią wygrywać zespół Śląska wzmocniony liderami zespołu Ostrowa. Szymon Kowalczyk, który w tym biegu jedzie, Marcin Kołata, co prawda dzisiaj mu nie idzie, ale bardzo, bardzo też mają duże parcie na wynik. Ściągnęli specjalnie z Wysp Brytyjskich Dawida Basan tylko na te spotkanie. Tak, tak i tak. To tam politycznie musi tak być zrobione, żeby coś tam pozamiatać i porządkować. Teraz wyczekaliśmy do faktycznego startu tego wyścigu. No i znowu jest bardzo ciekawie zacięta walka. Na razie remisowo 5 do 5, ale różne rzeczy tutaj jeszcze mogą się wydarzyć. Doping ze strony parku maszyn, obustronny. No i Marcin, jeden z najciekawszych wyścigów w tym spotkaniu. Tak, świetny start zawodników Świętochowic, którzy nie przypilnowali, zauważmy, krawężnika i wykorzystał to Borys Wojciechowski, jedzie teraz bardzo nerwowo, widać jego zdenerwowanie, ten rower bardzo stawia mu mocno na łukach, ale dowiózł tą czwóreczkę i widzimy 5 do 5, 4 punkty dla Borysa Wojciechowskiego, 3 punkty dla Marcela Krzykowskiego, 2 punkty dla Szymona Kowalczyka, 1 punkt dla Adama Bożejewicza. 61-58. Coraz bliżej końca i ciągle gospodarze tutaj z olbrzymią determinacją bronią tą swoją, na razie minimalną, ale jednak przewagę 3-punktową. Mieliśmy niebywale ekwilibrystyczny upadek na pierwszym wirażu. Bielaczka chyba rower ucierpiał jeszcze w tym całym zdarzeniu, ale to już chyba tak,
nie będzie miało dalszego sensu. Ta walka o utrzymanie chociażby jednego punktu, natomiast w samotnym boju o utrzymanie czterech punktów na czele tutaj zawodnik Śląska Świętochłowice z powodu tego, że kolega ze Śląska Kamil Bielaczek nie dojeżdża do mety, jednak zwyciężają gospodarze 5-4. Dokładnie, defekt Kamila Bielaczka na pierwszym łuku, spadł mu łańcuch. 5-4 dla zespołu TSZ Toruń, tym samym przewaga powiększa się do 4 punktów. Znaczy, tak jak widzieliśmy już w pewnym momencie, jedno wykluczenie głupie, 7-2 i mecz znowu wracał do początkowego stanu. Dlatego wstrzymajmy się jeszcze z końcowymi rozliczeniami i przed nami ostatni bieg przed nominowanymi, który może nam wiele powiedzieć. 66-62, no i naprawdę temperatura nam tutaj rośnie. Pojechaliśmy z tym wyścigiem 14 i co? Ponownie mamy remis jak na razie, ale dwie pary utworzyły nam się i pewnie zacięta walka do końca. Na razie wszystko w ramach przepisów. Świetnie. Co wyścig, praktycznie im bliżej końca zawodów, tym te biegi ciekawsze. Tak, świetny start Marcina Kołaty, tak jak mówiłem, wypoczęty zawodnik. Miał dużo siły, aby mocno wystartować. Dawid Bas teraz przeszedł zawodnika Łukasza Marchlewskiego. Adam próbuje blokować, żeby Adam jeszcze doszedł, ale to już ostatni łuk, chyba się niewiele zmieni. Adam jeszcze zaatakuje Marcina, no i niestety skończy się ten bieg wygraną Śląska Świętochłowice 6-4. Tym samym przewaga TSZ, że to zostanie znimelowana do tylko 2 punktów przed biegami nominowanymi, także wszystko może się wydarzyć. Czekajmy, 2 ostatnie biegi przed nami. 70-68. No naprawdę, na otwarcie sezonu mamy prawdziwy thriller, taki speed rowerowy, no ale tak jak wszędzie, chodzi nam o emocje. Emocje w sporcie są najważniejsze, najfajniejsze, tak więc tutaj tego nam nie brakuje. No to zaczynamy decydującą rozgrywkę w tym spotkaniu. Jeszcze raz powtórzymy, inauguracja sezonu, niesamowicie ciekawa. TSZ Toruń kontra Śląsk Świętochłowice, trzecia kolejka w Mistrzostwach Polski w speed rowerze. Prowadzenie gospodarzy 70-68. Przy naszym stanowisku Marcin Niedzielski, prezes Polskiej Federacji Klubów Speed Rowerowych. Marcin, nawet delikatnie dreszcze po plecach przechodzą z powodu wyrównanej rywalizacji w tym spotkaniu. Stawka w wyścigu 15. Od krawężnika Marcin Kołata, Łukasz Marchlewski, Szymon Kowalczyk, Marcin Paradziński. 2 punkty przewagi TSZ Toruń, 2 biegi do końca. Czekamy na start tego biegu 15. Dokładnie, 70-68 w tym pięcioklubowym zestawieniu w Mistrzostwach Polski w speed rowerze. Obie drużyny, przypomnijmy jeszcze raz, na razie po 2 meczach, po 1 zwycięstwie na koncie i tak obok siebie, w sąsiedztwie i przedostatni bieg tego meczu. Pewnie tak to będzie wyglądało w tym spotkaniu, że w końcówce wszyscy postawią na jedną kartę, wszystko w pierwszym wirażu, bo to już absolutnie decydująca faza tej rozgrywki. No i jedziemy. Jesteśmy na prostej przeciwległej. Drugi wiraż, ależ tutaj mogło być groźnie. Jak to w tej chwili wygląda? Prowadzenie gości parowe. No i w tym momencie robi nam się w tym spotkaniu remis przed ostatnim biegiem. No ale popatrzmy. Niesamowicie wyrównany start. Wszystko jednak udało się rozegrać. Marcin Paradziński z bólem tutaj, ale na czwartej pozycji pojedzie po bardzo ważny punkt mimo wszystko. Natomiast tutaj jeszcze walka o drugie miejsce, zakończona jednak zwycięstwem reprezentanta gospodarzy Łukasza Marchlewskiego. No Marcin, naprawdę, chyba lepszej końcówki tutaj nie mogliśmy się spodziewać. Mamy 74-74. Tak jest, mamy remis. Zawodnicy TSZ-u moim zdaniem troszeczkę się nie zrozumieli na wyjściu z pierwszego łuku.
było już 5-5, fajnie, Marcin Paradziński został zostawiony na dłużej, bez pomocy Łukasza pojechał troszeczkę, zapomniał o koledze, pojechał do przodu, zamiast by troszeczkę poczekał, Marcina wypuścił, Szymon Kowalczyk nie miałby co zrobić. On pojechał do przodu, potem musiał sam walczyć, Marcin Paradziński próbował po dłużej wyprzedzić Szymona, nadział się na jego delikatne trącenie, co spowodowało to, że Marcin poleciał prosto w bandę i to już było po biegu dla tego zawodnika. Potem Szymon jeszcze walczył z Łukaszem Marchlewskim, nie było już szans. Marcin kołata, fajnie taktycznie rozegrane, fajnie rozegrany bieg taktycznie, dwa pierwsze biegi mu nie wyszły, dwie jedynki, dwa razy ostatni, zmieniony z pola czwartego, z którego chyba menadżer widział, że już nic nie osiągnie. Marcin jest typowym startowcem. Nie, szczerze mówiąc, no, ciężko mu jest zaatakować efektywnie i efektownie na dystansie. Start to jest jego życie. Dostał teraz dwie szanse, przed nominowanymi pole drugie, wygrał, teraz pole pierwsze, wygrał, niezagrożenie, dwie czwóreczki, fantastyczny występ. Mimo tych dwóch jedynek zrobił zawodnikom Śląska różnicę. Ostatni bieg przed nami, Remek Burchardt na pierwszym polu, na polu drugim Dawid Bas, świetny startowiec. Oby Remik się nie dał zamknąć, wtedy będzie dobrze. Jakub Kościecha, junior toruńskiej drużyny, przypomnijmy. Dzisiaj świetne zawody w jego wykonaniu, najlepszy zawodnik TSŻ-u, jeśli chodzi o starty w rundzie zasadniczej. I na polu czwartym Kamil Bielica w Australii dostał nominację do kadry, wykorzystał ją, zdobyli razem wspólnie medal jako Polacy, mistrzowie świata. Znaczy brązowy, srebrny medal mistrzostw świata zdobył. Czekamy na rozstrzygnięcia tego ostatniego biegu, remis przed nami i jedziemy z tym ostatnim biegiem. 74-74, uwaga, ostatni bieg. Tak jak tutaj zapowiadaliśmy, świetny startowiec Śląska Świętochłowice, no i szczepienie rowerów na wyjściu z tego pierwszego wirażu. Powtóreczka w czteroosobowym składzie. W czteroosobowym składzie decyzja mogła być zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Bieg mógł być troszeczkę szybciej przerwany. Remi był spychany przed pierwszym łukiem przez Dawida Basa. Mówiłem, świetny start. Widzieliśmy stąd moment startowy pół roweru przed Remikiem. Remik jechał do końca po krawężniku, wypchnął Dawida. Potem uciekło mu koło, Dawida zahaczył, przewrócili się w dwójkę. No, sędzia dzisiaj bardzo pobłażliwie potraktuje zawodników. Chce, żeby wszystko rozegrało się na torze. Jedziemy dalej, ostatni bieg przed nami jeszcze raz i zobaczymy, jakie będą rezultaty. W napięciu oczekiwanie na powtórkę startu, na powtórkę tego 16 wyścigu 74. No i świetne wyjście spod maszyny startowej, gości, okrzyki przyjezdnych w parku maszyn, ależ to źle wyszło nam tutaj ze startu, jeśli chodzi o gospodarz. Tak, ale zauważmy, sędzia chyba nie zauważył, jak z lotnego poszedł Kamil Bielica. Już teraz nie ma co wnikać, ale moim zdaniem ten start był do powtórzenia. No i teraz... Tak, goście się już cieszą, bo chyba mamy wykluczenie Remigiusza Burchardta w tym momencie. Tak więc no, możemy sobie tutaj to przeanalizować w powtórce. Wjazd bardzo ostry, już w zasadzie do wewnątrz tego toru, wypchnięcie rywala, upadek. No i wygląda na to, że jeśli tutaj nie wydarzy się coś niewiarygodnego w ostatnim podejściu, być może w tym meczu, no to goście ten mecz wygrają. Marcin, przeanalizowałeś tutaj powtórkę na naszym stanowisku. Jak to wyglądało w tej najważniejszej, najbardziej interesującej cię rzeczy, bo tu mamy powtórkę w trzyosobowym składzie. Na razie wygląda na to, że goście jednak rozstrzygną to spotkanie na własną korzyść. A co z tymi powtórkami? Remik Burchardt został słusznie moim zdaniem wykluczony, przejechał przez wewnętrzny krawężnik, tym samym powodując upadek Dawida Basa, także uważam decyzję sędziego za słuszną, nie ma tutaj co się kłócić ani mieć złych intencji w stosunku do sędziego. Sędzia podjął słuszną decyzję, widzimy 6-4 dla zespołu Śląska Świętochłowice, przed nami ostatni łuk, wygra Dawid Bas przed Jakubem Kościechą i Kamilem Bielicą. To jest chyba pierwsze zwycięstwo w historii dla zespołu Śląska Świętochłowice na toruńskiej ziemi. No, mamy otwarcie sezonu, można powiedzieć, pierwsze koty za płoty. Było ciekawie, popatrzmy jak wygląda prawdziwa sportowa radość. Absolutnie podyktowana tylko i wyłącznie względami sportowymi. Śląsk Świętochłowice na toruńskim torze speedrowerowym. No i no, faktycznie, jeśli to jest pierwsze historyczne zwycięstwo,
to tak to może wyglądać i nie można się absolutnie temu dziwić. 80-77, tutaj podsumowujemy sobie zdobycz punktową. Najlepiej w zespole Śląska Świętochłowice Dawid Bas, 17 punktów, 15 punktów Kamil Bielica i 13 Szymon Kowalczyk. W toruńskim zespole 16 punktów Jakuba Kościechy, po 12 punktów Borysa Wojciechowskiego, Łukasza Marchlewskiego, 11 punktów Marcina Paradzińskiego i 10 Remigiusza Burcharda. Bardzo fajne zawody, ciekawe, przy dobrej, świetnej, słonecznej pogodzie, no to chodzi. Natomiast mamy nadzieję, że jednak w tym nowym składzie toruńska drużyna będzie się rozwijać w swoich sportowych umiejętnościach i jeszcze na pewno wiele ciekawych rzeczy w tym sezonie na toruńskim torze speedrowerowym. Pewnie zobaczymy, możemy tego oczekiwać. Tak, mówiłem też, że odeszło tych liderów, nie będę się powtarzał, ale kosztem tego, że odeszli zawodnicy wiekowi, mamy toruński młody skład. W składzie jechał Bartek Fryckowski, jest to 18-latek, Borys Wojciechowski, jego pierwszy taki regularny sezon, gdzie startuje w każdym biegu, w każdym meczu. Wrócił Jarek Szeps, który grzał ławę, na tą chwilę jest to podstawowy zawodnik. Łukasz Marchlewski, stale młody, 22-latek. Także Toruń opiera na tą chwilę się o młodzieży tak naprawdę. Wsparci oni są doświadczonymi Marcinem Paradzińskim, chociaż pamiętajmy, ten zawodnik ma niespełna 30 lat, czy Remigiuszem Burchardem. Także jest to połączenie młodości, świeżości z doświadczeniem i to na pewno zaprocentuje, jak nie w tym roku, to w przyszłym. Przy słonecznej atmosferze kończymy te zawody. 80-77 w trzeciej kolejce Mistrzostw Polski Speedrowera. Śląsk Świętochłowice wygrywa w Toruniu z TSŻ-em. Dziękujemy za uwagę. Marcin Niedzielski, Przemysław Kantycki. Do usłyszenia, do zobaczenia.